Chodzi o kwestie formalne. Nie, ja będę tak głośniej mówił. Proszę powiedzieć, z czego pan wywodzi to, że w oparciu o konstytucję z 1935 roku właśnie hrabia Potocki może czuć się kontynuatorem, powiedzmy, drugiej RP i że, powiedzmy, może być skazywany jako prezydent. Ja to pytam jako prawnik. Świętej pamięci pani Beata Andrejas, która była prawnikiem konstytucjonalistą, zanim się zagłębiła w te sprawy, była bardzo sceptyczna do tego. Ale okazało się, że dokumenty są i jest pełna kontynuacja wszystkich dokumentów od konstytucji. W momencie jak w 1935 roku dwa miesiące czy miesiąc przed śmiercią Piłsudskiego została ta konstytucja klepnięta. W przypadku wojny sukcesja prezydencka przekazywana jest na następnego wskazanego prezydenta. Polska nie podpisała paktu pokojowego z Niemcami ani z Związkiem Sowieckim. Jesteśmy formalnie dalej w stanie wojny. Dlatego każdy prezydent następny wskazuje następnego. Prezydent Koczorowski, świętej pamięci, przekazał tylko insygnia władzy, nie przekazał władzy. O sprawie był poinformowany pan prezydent Kaczyński. Było to na krawędzi, on się już prawie zgodził, żeby przejąć władzę, żeby to była dalej kontynuacja, bo wtedy jest możliwość ubiegania się o odszkodowania wojenne, jest możliwość ubiegania się o zwrot zdeponowanego złota. Tego jest ponad 100 ton w bankach brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Potocki o tym wszystko wie. Ma pełną linię, dlatego złożył do sądu pisma, do sądu polskiego, to jest ta pierwsza instancja, aby rozpatrzyli, czy jego status jest taki, jak on mówi. Te dokumenty zostały złożone. Ale nasze sądy milczą. Złożył, nie chcę wybiegać, bo nie chciałbym przed niego wybiec. Ma całą swoją procedurę międzynarodową o uznanie tego, co jest. I on to ruszy. Ale nie chce, z tego co mówi mi tak, nie chciałby, żeby cokolwiek w Polsce się zaczęło dziać, jakieś wzburzenia, jakiekolwiek bunty czy cokolwiek innego. Chce zrobić, żeby to było bardzo polubownie, spokojnie. On nie chce być prezydentem, on chce przekazać tą prezydenturę dalej, tylko że bez tego Polska jako kraj na arenie międzynarodowej jest nowym tworem, gdzie nie można ubiegać się o sprawy sprzed wojny. Tak to wygląda. Nie wiem, czy odpowiedziałem panu na to pytanie w jakikolwiek nawet przybliżony sposób. Znaczy, myślę, że coś w tym jest, co pan mówi, prawda? Powiem tak, że nie jestem akurat znawcą konstytucji z 1935 roku, niemniej jednak z tym, co pan powiedział odnośnie kwestii wojny, wskazania, to akurat się zgadza. Natomiast byłoby mało realne, żeby hrabia Potocki, powiedzmy, był uznawany w świetle prawa międzynarodowego w świecie za prezydenta. Ale z kolei jakieś takie symboliczne przekazanie, powiedzmy, tych uprawnień obecnemu prezydentowi, wtedy byłoby, myślę, wskazane. Wiem od prezydenta Potockiego, że on chciał to zrobić. I wcześniejszy prezydent również chciał to zrobić. Natomiast rząd nie chcieli tego zrobić, odmówili tego. Tam jest dosyć skomplikowane. Jest taki film, tytuł tego filmu jest film dokumentalny Ktoś. Tak się ten film nazywa, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, kto jest reżyserem tego, gdzie sprawa jest od strony formalnej dosyć jasno wyłożona. Ja polegam na świętej pamięci Beacie Andrejas i na tym, co mi mówiła, z racji, że ja nie jestem prawnikiem. Przekazuję tylko te informacje, o których wiem. Nie? Jeżeli jest to nieprawda, jeżeli prezydent Potocki nie jest prawdziwym prezydentem, bo może tak być, może te dokumenty są rzeczywiście sfałszowane, ale raczej w to wątpię.
No dość ciekawy pogląd. Pierwszy raz spotkałem się z tym poglądem, ale nie chcę no ani zaprzeczać, ani potwierdzać w tym momencie. Względem mego przekonania, mego skromnego przekonania. Gdybym miał dokumenty albo przed sobą, albo przynajmniej gdziebym mógł pana odesłać, mógłby się pan z tym zapoznać. Wtedy można by było cokolwiek mówić. A tak to jest, laik rozmawia z zawodowcem. Ja nie jestem autorytetem prawniczym, także nie chcę tego się wypowiadać. Jestem skromnym, profesjonalnym prawnikiem. No, skromny. Ja jestem skromnym wieśniakiem i co? Ja to spotkało się dwóch stron. No i co? Czy ktoś jeszcze z państwa chce o coś zapytać? Ja tylko przepraszam. Film się nazywa NIP i to był o prezydencie Sokolnicku. Tak. To jest ten prezydent wcześniejszy. Przed A co pan wie o Lechii? O Lechii. Co wiem o Lechii? O Lechistanie? To, co napisał pan Bieszk na przykład w jednej i w drugiej pozycji. Ale też jeszcze parę innych rzeczy. Był tutaj potężny konglomerat, do którego pewne zdania są podzielone i przodków tych ziem można oczywiście sobie zobaczyć jeszcze na Jasnej Górze, bo braciszkowie już to wyciągnęli do oglądnięcia na co dzień. We Włoszech można zobaczyć sobie kryptę prawdziwą, gdzie z pierwszego wieku rzeczywiście ten król polski i rzymski spoczywał. I że łączy się to z kryptami, o których mówił Adolf Kudliński. Z całym kompleksem Łysej Góry. I że było to potężne imperium, które bardzo przeszkadzało niektórym. Można zapytać odnośnie ojca Fiora, tak. Czy on w swoich tych przekazach powiedział coś, że zmienokształtni stracą swoją postaciowość? Czy to będzie ten czas apokaliptyczny, który niby się odbywa? Już odpowiadam. Ojciec powiedział taką rzecz, gdy rozmawialiśmy o zmiennokształtnych. Mówi tak, kredo, jeżeli się kredo wysłucha, tam jest skarbnica wiedzy. Ale powiedział taką rzecz, że niektórym ludziom oni się nie pokażą, bo gdyby się im pokazali, to ci ludzie mogliby sobie z nimi poradzić. I oni o tym wiedzą. To tak jakby z jednej strony zastraszali ludzi, a równocześnie się bali czegoś, co jest w człowieku. Tak jakby wiedzieli, że w człowieku są pewne siły, którym oni muszą się podporządkować. I nie zdążyłem ojca zapytać, zbyt szybko się to potoczyło, czy oni w ogóle mają duszę, czy można ich traktować bardziej jak zwierzęta, czyli wtórniki. Nie wiem tego. Więc nie będę gdybał, czy tak, czy tak. Bo jeżeli mają duszę, to sprawa się komplikuje jeszcze bardziej. Bo może się okazać, że wielu z nas wcześniej było kimś innym. No właśnie. Więc nie chciałbym tutaj... A co pan mówił o Zbawicielu? O Zbawicielu powiedziałem w szóstej części, która jeszcze nie została opublikowana, ale jest nagrana. Z buzdą i innymi buzkami. Nie. Nie jest i umarł na krzyżu na 110% z tego, co ojciec powiedział. Ja spotkałem się z takimi poglądami, że nie umarł na krzyżu, tylko został przytruty jak gdyby pewnymi substancjami. Potem jego uczniowie zdjęli go z krzyża i nauczał potem w Indiach. Próbowałem ojca o to zapytać i on przerwał ten mój monolog i wtedy bardzo błyskawicznie zareagował, najmocniej jak kiedykolwiek zareagował, powiedział bzdura. Mocno, stanowczo, bzdura. Umarł na krzyżu. Ale nie zdążyłem go zapytać, czy umarł na krzyżu w Jerozolimie, bo to może się okazać, że to były na przykład Joroż nad Bosforem. I mogło to być na przykład 1000 lat temu, a nie 2000 lat temu. Dlatego, że jak państwo sobie zobaczycie na nową chronologię, to sprawa naszej historii jest nieźle zagmatwana. Może się okazać, że brakuje nam 1000 lat, które sztucznie zostało zmultiplikowane. Tak samo, gdybym wtedy wiedział o takiej sprawie, że to tak jak teraz, jak się mieszka na wsi, to się ma do czynienia ze zwierzętami i ma się do czynienia z tym, ile na przykład potrafi zjeść krowa, koni, czy koń, czy jakieś inne większe zwierzę. Ja nigdy nie znałem się na koniach, ale gdy dowiedziałem się, że ile trzeba mieć pola, żeby wyżywić rocznie jednego konia, bo tak podobno miał mój dziadek,
to zbaraniałem sobie. Pierwsze pomyślałem tak, zaraz, to oni jeździli na wyprawy krzyżowe, wszyscy na koniach. Każdy rycerz miał swoich giermków i cały osprzęt, więc brał ze sobą skrzynię z jedzeniem, skrzynię z ubraniami, plus tych wszystkich giermków, tych swoich sługi, jechali na wyprawę krzyżową, bronić Jerozolimy. Oblegali tam rok, dwa, nieraz trzy. I tych ludzi, tych rycerzy było tak, z Polski było kilka, nieraz kilkanaście tysięcy, w zależności od okresu, z Francji, z innych krajów. I to z Niderlandów. Wszyscy jechali na te wyprawy, prawda? I wszyscy na koniach, nie na wielbłądach. No przecież z Europy nikt na wielbłądzie nie jechał, oprócz Saracenów. A Saraceni się okazuje też głównie na koniach arabskich. No i tak sobie myślę, kurna chata, gdzie ta trawa? Gdzie ta trawa dla tych koni? Co te konie jadły? Bo ten koń nie może ciągle na sianie jechać. A jeżeli tak, no to gdzie te wozy z sianem, którędy to jechało? I nie zapytałem o to. Bo może się okazać, że owszem, Jerozolima albo Nowe Jerozolem jako Jorosz nad Bosforem. Więc tu są sprawy zupełnie dziwne. Więc nie wyrokuję co do tego, po prostu żałuję, że o to nie zapytałem. Bo może się okazać, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Ale do wyjaśnienia. A sam fakt zbawienia? O samym fakcie zbawienia mówię w tej szóstej części. Jeżeli teraz skrótowo to opowiem, to znowu wyjdzie tak jak z pierwszej części, jak z tym piekłem nieszczęsnym, gdzie oberwało mi się za to piekło, że aż czkawką mi się to odbiło. Chce pan, żebym spróbował to skrótowo zrobić? Zaryzykować? Tak. A co z tymi dziećmi się stało, co pan powiedział? I dorosłymi, że znikali. I z tym jakimś niby narodem, czy jakimiś stworzeniami, co powiem, że się żywią, jak? To są zmiennokształtni. Nazywają się Chitauri. Jest ich kilka podgatunków. Najwyższa klasa i kasta tych stworzeń wyglądają jak aniołowie. Mają skrzydła, są pięknymi, świetlistymi postaciami. Ci, którzy są najniższą kastą, to są tak zwani zmiennokształtni, w granicach od 2,5 do 3 metrów wzrostu, mogący przybierać postać ludzką i mogący krzyżować się z ludźmi. W tym miejscu mają trzecie oko, w pionową, z pionową źrenicą, które się rozszerza. Potrafią hipnotyzować, czytać w myślach. Robią z ludźmi, co chcą. Podłączają się energetycznie. Żywią się ludzką siłą. A co? Co z apokryfami? Z apokryfami? Proszę pana, apokryfy stały się apokryfami, przez jeden z synodów. Wcześniej nikt nie nazywał tych pism apokryficznymi. Były wszystkie równo traktowane. Zostało to oddzielone, jedne od drugich, tak jak oddziela się tak zwane plewy. To przecież wie pan o tym, prawda? Natomiast odnośnie, mówi pan o apokryfach. Mój przyjaciel Wiesiek drążył bardzo ten temat i wie na ten temat wiele więcej, ale nie chciałbym tutaj wybiegać przed Wieśka. On ma do przekazania i on to przekaże w odpowiednim czasie. Co mamy zrobić, żeby konduktorzy nas puścili do tych wagoników, którymi... Już panu powiem. Ja powiem panu, co ja bym zrobił. Najchętniej to bym konduktora za barchaty wysadził i sam wsiadł do tego, ale tu się tak nie da. Generalnie jest tak, że trzeba prosić, błagać, paść na kolana, zapłacić. Mnie jest żal tych konduktorów. Ojciec powiedział tak, Kościół będzie się zmieniał i to będzie bardzo mocne przyspieszenie. Nie przykładaj do tego ręki. Ja się pytam, to znaczy co, zostanie trzech, czterech uczciwych księży, a ojciec uśmiechnął się i mówi, nie, zostanie dużo więcej. Ale ci, co zostaną, będą prawdziwymi sługami dla wszystkich ludzi. Będą wiedzieć, co to jest powołanie. Reszta odejdzie. Opowiem panu taką rzecz. Ojciec, gdy żył, wybudował szpital ulgi w cierpieniu San Giovanni Rotondo. To był szpital miał być szpital dla małych, biednych dzieci. Taki był jego zamysł. Chciał jak najlepiej. Wie pan, co z tego wyszło? Znam relacje od dwóch osób, bo ja o tym nie rozmawiałem. Powiedział jednej tak. Gdyby mi drugi raz przyszło cofnąć się w czasie, to bym tego nie budował. A drugiej z tych osób powiedział tak. Gdybym mógł się cofnąć w czasie, to bym to rozkurzył.
Dlaczego? Dlatego, że z tego szpitala korzystali wszyscy, tylko nie najbiedniejsi. Te biedne dzieci, które miały z tego korzystać, nie miały do tego dostępu. To był szpital dla elit. Ojciec przez całe swoje życie ślubował posłuszeństwo, bezwzględne posłuszeństwo. Jeżeli mnie teraz papież powie, że mam to wszystko, tak jak powiedziałem, odszczekać, co powiedziałem do państwa, to ja to odszczekam. Chociaż nie ślubowałem posłuszeństwa. Bo nawet po odszczekaniu tego zostanie ślad. Czy dla mnie, jeżeli wrócę, czy dla kogoś innego. Zostanie taka kotwica, gdzieś to zostanie. Gdzieś to ktoś nagra, gdzieś to ktoś opublikuje, puści. Z pismem, gdzie ojciec kazał mi, mówił wiele razy, zapisuj to. Mnie się nie chciało, część zapisałem, ale wiem, czym grozi zapisanie. Tak jak Faustyna Kowalska Święta. Jeden z dzienniczków spaliła. Potem musiała odtwarzać przy pomocy kapłanów. Odtworzyła go. Jeden moment i wszystkie pisma idą z dymem. Dlatego nie mamy teraz dostępu do wszystkich pism, które zostały wcześniej zapisane. Mamy tylko formę szczątkową. Jeżeli ja po 2 latach mam problemy z przypomnieniem sobie niektórych kwestii, martwię się, żeby ich nie zniekształcić, żeby przekazać je tak, jak były powiedziane. Ale te 2 lata to jest krótki okres czasu, by się wydawało. Dla mnie to jest kosmos. Gdybym to wcześniej nagrywał, gdybym wcześniej to wiedział, że to będzie taki problem z odtworzeniem niektórych rzeczy, gdyby nie pewne zapiski, które mam, zawsze coś się przeinaczy. Jeżeli ja przeinaczę, to co wspomniałem o tym rozmowie w głuchy telefon. Jeden mówi a potem wychodzi CD, zupełnie co innego. I tu jest to samo. Jeżeli mamy kanon Pisma Świętego, ten, który mamy, i został on napisany 50 lat i więcej, od śmierci Chrystusa, gdzie pisali go ludzie ze słyszenia albo z przepisywania czegoś tam. No to sam Pan widzi, co z tego można zrobić, nie? A potem było jeszcze tłumaczenie, ma Pan Septuagintę, Grekę i te wszystkie inne rzeczy, nie? Tym bardziej, że ma Pan jeszcze sprawę związaną na przykład z Orygenesem, nie? Który na przykład wtedy został odsunięty od kapłaństwa, a wiedział, że dusze wracają. Ojciec Orygenesa przecież zginął w męczarniach za wiarę chrześcijańską. Orygenes w wieku 18 lat musiał zajmować się swoim rodzeństwem, szóstką swojego rodzeństwa i matką. I sam powiedział ojcu, tato, nie wypieraj się swojej wiary. On wiedział, co mówi. Pierwsze lata chrześcijaństwa to była pełna wolność, pełna swoboda. Próbowano to w jakiś sposób zapędzić razem do jednej kupy, ale to byli ludzie wolni, którzy mieli pewien przekaz w różnych wersjach. Stąd mamy tyle listów do tylu kościołów. Każdy coś innego powywijał. Trudna sprawa z tym jest. Ale z drugiej strony jest ten rdzeń tej budowli. Ale jeszcze chciałem wspomnieć o takiej dosyć ważnej rzeczy. Mianowicie, ja wtedy tego jeszcze parę lat temu, gdy się tak buntowałem, nie rozumiałem. Bardzo bolała mnie cała koncelebra mszy świętej, cały ten splendor, te szaty, to wszystko. To po co tyle tego złota, po co to wszystko tam się dzieje? Gdy dotarła do mnie informacja, tam taki przykład. Bernard Ford Hanaoka pyta mnie tak, mówi tak, panie Sławku, mówi, chciał pan podwoić wartość swojego garnituru, wie pan, co trzeba zrobić? I ja mówię, panie Bernardzie, nie wiem. On zajmował się modą. I ten człowiek bardzo dużo wiedział, bo to nie była taka sobie moda, tylko to był sposób ubierania. A sposób ubierania jest to sposób pakowania. Sposób pakowania wiąże się z bezpieczeństwem przedmiotu pakowanego. Jeżeli zapakujemy jajka w nieodpowiednie opakowanie, to one się stłuką. Jeżeli człowieka nieodpowiednio zapakujemy, inaczej mówiąc, nieodpowiednio ubierzemy, to można go zniszczyć. I on o tym wiedział. I mówi mi tak, wystarczy, Sławek, że odprujesz guziki od swojego garnituru i przyszyjesz je jeszcze raz. Ja wtedy nie rozumiem, o czym on w ogóle mówi. Co? Odprucie maszynowych guzików, szytych maszynowo, i przyszycie je ręcznie spowoduje podwójną wartość garnituru. A on mówi tak. I w momencie naprowadził mnie na sprawę, gdy mówiłem o tym krzyżyku równoramiennym odlanym ze złota, z samorodka, który odlali mu mistrzowie holenderscy, złotnicy holenderscy, gdzie jego rodzina przywiozła to z kazamatów wschodnich, z Syberii. W momencie, gdy przyszyje pan guzik na krzyżyk, po
powoduje pan zablokowanie całego gorsetu. Powoduje pan zmiany energetyczne w strukturze ubrania. Nie w napięciu elektrycznym czy elektromagnetycznym, tylko w zaburzeniu geometrycznym przestrzeni. I to powoduje, że ma pan na sobie pancerz. On to wiedział. Dlaczego teraz i teraz co się dzieje? W momencie takiego zrobienia, gdy ubierze pan garnitur i zapnie go pan na ostatni guzik, zamyka pan przepływ energetyczny. Hanokan powiedział mi taką rzecz. To było na targach w Poznaniu, ja miałem garnitur wtedy ubrany, chodziłem w garniturze, bo tak wypadało, pod krawatem. Mówi, panie Sławku, proszę ten ostatni guzik odpiąć. Chodziło o ten guziczek przy dole kamizelki. Tego się nie zapina. Mówię, pani Bernardzie, dlaczego? On opowiedział mi taką opowieść, że kiedyś na pewnym statku płynęło towarzystwo i jeden z książąt za dużo sobie podpił i przez burtę musiał zwrócić zawartość żołądka. I żeby się nie upaprać, to rozpięto mu ten guziczek i wszyscy jak wrócili i miał niedopięty, to wszyscy zrobili to samo i rozpięli ten guziczek. Ile w tym prawdy nie wiem, ale wiem, dlaczego się ten guziczek rozpina. W momencie rozpięcia ostatniego następuje odejście energetyki tej, którą się przyjmuje na ten pancerz. I powiążę to teraz z ubraniem księdza, z czarnym ubraniem księdza. Założę się, że nie będzie tu ani jednej osoby, która wie coś na temat guzików u księdza. Wiecie państwo coś na ten temat? Okrągły. A wiecie państwo, że one, każdy jeden jest oplatany końskim włosiem? I każdy guzik musi mieć atest od weterynarza na końskie włosie. Nie wiedzieliście państwo o tym. One wszystkie są oplatane na krzyżyki. Krzyżyk na krzyżyku, jeden na drugi. To są formy zabezpieczenia. Wszystkie szaty liturgiczne i cały osprzęt, który się wiąże, to jest Egipt, Babilon, Mezopotamia, czyli starożytne dwurzecze. I nie tylko. To jest potężna magia, ale to nie jest po to, żeby sobie gdzieś tam robić czary, przeciwnie. Zawsze od niepamiętnych czasów żyli czarownicy. A ja jeszcze miesiąc temu nie przypuszczałem, że do tej pory oni dalej żyją. Nie myślałem, że nawet w Polsce mamy czarowników, ale nie takich, którzy są na pierwszych stronach gazet. O nich się w ogóle nie wie. Gdyby się jeden do mnie nie zgłosił po pierwszym programie i nie pomógł mi, nie nauczył mnie pewnych rzeczy, to w ogóle bym zbaraniał, nie wiedziałbym, gdzie ja dalej żyję. Zobaczył, co się dzieje, zobaczył, co mi grozi i po prostu mi pomógł. I ci czarownicy na przestrzeni tych setek lat wpływali na Kościół w taki czy inny sposób. Tam nie było rozgraniczenia na czarno-białą magię, bo magia to jest technologia. To jest technologia duszy. To jest technologia uruchamiania tej maszyny, która zostanie pobudzona. Kiedy ta kura wyjdzie na zewnątrz, ona w przypływie szaleństwa i euforii otwiera wszystko. Ona jest wolna. I w momencie, gdy ta wolna istota nie wie, co robić ze swoją wolnością i to wszystko się zaczyna w niej uruchamiać, to wtedy bardzo łatwo ją przejąć w sidła. I zazwyczaj tak się dzieje. Rzadko kiedy człowiek jest sam i próbuje sam eksperymentować na sobie. Wtedy jest pół biedy. W momencie, gdy Kościół był atakowany z różnych stron, następowało pochłonięcie wszystkich możliwości bronienia się. Bronienia się przed magią. Ale też są inne rzeczy. Spotkałem się z taką sprawą, że kapłani ciągną energię od ludu, od swoich owiec, tego typu rzeczy. Są pewne rytuały w Kościele, które powodują, że człowiek, gdzie ten agregat zaczyna pracować i zaczyna wytwarzać więcej niż organizm ludzki potrafi przyjąć, potrafią ściągnąć nadmiar tej energii. I tak się dzieje. Często jest tak wtedy, państwo, jak jesteście na mszy czy w kościele, zasypiacie. Ale po obudzeniu się jesteście nagle rzeźcy i dobrze się czujecie.
To jest taki forma takiego w cudzysłowie uziemienia. Ale nie tylko w Kościele to jest, bo wcześniej w Starym Testamencie macie państwo strój kapłański. To nie są przypadki. Przy Arce Przymierza był cały specjalny osprzęt do obsługi tego urządzenia. Mówię celowo urządzenia, bo to nie jest urządzenie mistyczne, tylko to jest wysoka technologia. I cały ród Aarona musiał mieć odpowiedni ubiór, łącznie z tym, że były łańcuchy, gdzie gdyby któryś zemdlał przy obsłudze Arki, był za te łańcuchy ściągany i wyciągany z namiotu spotkania. Także to jest stara tradycja. Czy jakieś jeszcze pytanie? Czy ojciec Pio powiedział, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc wejść, czy to jest tylko od Wiedźmi? Okej, to jest tak. Ojciec powiedział mi tak. O wagonikach powiedziała mi ta osoba, przez którą ojciec przychodził. Mnie ojciec o wagonikach nie mówił. To jej powiedział. Ja przytoczyłem to, co jej ojciec powiedział. Że to jest jak wagonik, jak połączenie. Można zamiast wagoników dać linę, cokolwiek. To jest przenośnia. Ojciec powiedział mi tak. Pamiętaj, nie musisz za swoje zbawienie płacić ani złotówki. Chrystus swoją krwią zapłacił za twoje zbawienie i wszystkich ludzi. Nikt nie musi płacić za swoje zbawienie ani złotówki. To są słowa Ojca. Tak, ale ja nie chcę dyskutować tutaj na temat, co jest w Biblii, a czego w Biblii nie ma, bo może się okazać, że to tłumaczenie, jak pan porówna przekład księgi tłumaczenia warszawskiego, praskiego albo przekładu Wujka, to zobaczy pan, że ten sam fragment jest tłumaczony na różne języki, znaczy na polski, ale zupełnie inaczej to dociera. A jak pan weźmie jeszcze do tego przekład ze średniowiecza, gdzie ludzie nie wiedzieli o pewnych sprawach technicznych i te słowa, które były przetłumaczone, zupełnie inaczej nie kleją się do tego, co przy współczesnej technice i wiadomościach naszych my wiemy. Więc, a jeszcze nie mówiąc o na przykład o Grece. Orygenes posługiwał się przekładami wcześniejszymi, ale z tego, co udało mi się znaleźć, to jest tylko interpretacja i nie wszystkie księgi Orygenesa są po polsku przetłumaczone. Więc nie chciałbym tutaj wdawać się w dywagacje słowne, co gdzieś tam autor Biblii napisał i jaki to miało wydźwięk. Rozumie mnie pan? Żeby nie było tutaj po prostu nieporozumień. A zadam panu takie pytanie. Gdybym ja teraz napisał, książkę o rozmowach z ojcem, nie? Napisałbym to. Wszystko zostało inne zniszczone, i po 200 latach zostałaby tylko moja książka, co ojciec Pio mówił na ten temat. Zniszczone, bomba atomowa, wpadła jedna, druga, dziesiąta, zostało tylko moje pisanie, to co ojcu. Rozumie pan? Zwycięzcy piszą historię, robią co chcą. No i pewnie mnóstwo jest innych takich rzeczy, o których nie wiem. Nie, ale wiem, że Wiesiek rozmawiał z nim na tematy religijne, na tematy Pisma Świętego. Ojciec mówił sporo na temat Pisma Świętego. O Piśmie mówił, ale jeżeli ja państwu teraz przekażę, co Wiesiek, ja to mogę też zniekształcić. I znowu potem okaże się, że z tego wyjdzie znowu taki głuchy telefon, nie? Przyjdzie czas, to Wiesiek to powie, bo on już powiedział, że ma na imię Wiesiek, to już jest dużo. A zażegnywał się rękami, nogami, że się nie przyzna w żaden sposób na to, nie? Opowiem państwu jeszcze taką ciekawą rzecz, że zgłosiły się do mnie osoby, które również rozmawiały z ojcem, których ja nie znałem. Starsza pani, nie będę mówił imienia, która wiedziała o zmiennokształtnych, co było dla mnie zaskoczeniem i dla Wieśka też, bo mówię, Wiesiek, nie tylko my wiedzieliśmy o zmiennokształtnych. Nawet starsza babcia wiedziała o zmiennokształtnych. A Wiesiek mówi, no popatrz, a ja myślałem, że jak już starsi, to oni tego nie złapią, o co tu chodzi z taką sprawą, nie? Nic podobnego. Starsze panie wiedziały o niektórych rzeczach. Nie. Thank you.
odbytach anielskich, które nie chciały się podporządkować tutaj tej wewnętrznej kreacji, zostały postrącane, żeby cierpieć w ciałach ludzkich. Czy to też oznacza, że wszyscy możemy być, mieć dusze anielskie? My je wszyscy mamy. Czy możemy jakoś rozpoznać zmienną kształtę? Ja niestety nie znam na to sposobu. Ale jest pewna wskazówka. W Rosji był taki chłopczyk, miał na imię Sławoczka. Ten chłopiec żył chyba 9, może 10 lat. Był synem oficera wojskowego. I ten chłopiec przyszedł na ziemię i mówił jasno, wyraźnie, że jest aniołem, który przyszedł na ziemię, żeby przekazać pewną wiedzę. Rozmawiał z Kościołem prawosławnym. Przekazywał mnóstwo informacji na ten temat. W polskim internecie jest bardzo niewiele tłumaczeń. Jest jak jeden film o Sławoczce, ale jest taka kwestia związana z kształtem Ziemi. Bo w wielu tam mailach dostawałem pytanie na ten temat. Ja na obecną chwilę wiem tak, że są otwory na biegunach. Ojciec uśmiechnął się, gdy powiedział, gdy go zapytałem, czy jest to planeta wklęsła, czy wypukła. Powiedział, że nie odpowie mi na to pytanie, ale powiedział to tak, jakby rozwiązanie było w zasięgu, czyli tak jakby nie chciał zjadać ciastka i mówić, jak smakuje, tylko kombinuj samemu. Wiem, że ten malczyk Sławoczka wiedział, jak wygląda kształt Ziemi i przyszli do niego naukowcy rosyjscy, akademicy, do jego matki i chcieli wiedzieć, żeby powiedział, co wie na ten temat. A on mówi tak. Słuchajcie, gdybym wam to wytłumaczył i powiedział, to i tak nie zrozumiecie. Mogę wam to zapisać wzorem. Oni mówią, to w takim razie zapisz nam to. I on zapisał 2 albo 3 strony wzoru matematycznego na wzór tej planety, planety tronowej. I oni wzięli i podrapali się po głowie, bo nie mogli tego zrozumieć. Nie rozumieli, co on tam im nagryzmolił. Ale wiem, że Sowieci nad tym pracowali i wiedzieli, że to nie są żarty, dlatego że z tą planetą są problemy. Tak naprawdę, dlaczego ja zadałem ojcu takie pytanie? Mianowicie, nie mogłem znaleźć ani jednego prawdziwego zdjęcia Ziemi z kosmosu. Wszystko to były renderingi i fotomontaże. Co do sztuki. Jedyne, które mi się udało znaleźć takich autentycznych, wydawało mi się autentycznych, to były zdjęcie z 42 czy 3 roku, z 40 paru kilometrów z rakiety V2. I też sklejane. No i kurczę, nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia autentycznego z góry. No więc sobie myślę, albo tam nie dadzą rady wylecieć, albo tam się nie da wylecieć. I wiedziałem też jeszcze o jednej sprawie, mianowicie w latach 70. na pustyni Błędowskiej była taka jednostka, która nazywała się Grupa Meteor. Program Meteor. I to była jednostka wojskowa, która testowała rakiety wysokościowe. I w pewnym momencie, gdy te rakiety zaczęły osiągać wysokość kilkudziesięciu kilometrów, Rosjanie rozwiązali tą jednostkę błyskawicznie. To wiem od mojego wujka świętej pamięci, który zajmował się teorią pola. Nie żyje od roku czasu ponad. I od niego też wiem, bo był zajmował się przekształcaniem przestrzeni. I wiem, że nie było to takie proste jeszcze na początku lat 70., gdy on i profesor Kochmański i cała grupa naukowców startowała ze swoimi badaniami praktycznie od zera, czyli tak jak gdyby nic nie wiedzieli przy współpracy Obserwatorium Podkrakowskiego. Doszli do tego, że jednak jest niby okrągła i że wszystko jest w porządku, ale wiem, że Kochmański i jego grupa w momencie, gdy był tak zwany lot na Księżyc, lądowanie na Księżycu, tuż przed, gdy ta rakieta albo już wyleciała i leciała, albo jeszcze nie, Kochmański wysłał teleks do NASA przez uczelnię, przez AGH w Krakowie, czy przez UJ, już nie pamiętam, bo on był dwuwydziałowy, z korektą trajektorii lotu. Amerykanie bardzo podziękowali za tą korektę. Kochmański wiedział, że gdyby tego nie zastosowali, to oni nie dolecą, po prostu się nie da, bo nie starczy paliwa. Jeżeli oni by tam w ogóle nie wylądowali, no to sprawa jest jasna, im wszystko jedno było, czy oni zastosują korektę, czy nie, no bo trudno stosować albo nie stosować korekty do czegoś, czego nie było. No i to się łączy właśnie z Stanleyem Kubrickiem i jego słynnym filmem, nie? Odyseja kosmiczna plus tym sfilmowaniem rzekomego lądowania.
ale też nie zdążyłem ojca na 100% o to zapytać, jak ta sprawa się ma. Wiem od ojca, że księżyc został przesunięty tu, gdzie jest, ręką ludzką. Czyli to przesunięcie nie ma więcej niż 6 milionów lat. I wiem też od ojca, że istnieje jedno albo więcej tu na tej planecie urządzeń bardzo starych, które są starsze niż ludzkość. Bardzo potężnych urządzeń, za które odpowiadają byty anielskie, niektóre, które służyły do ochrony tej planety, ale przyczynimy się do jej śmierci, do odłączenia jej serca. Ta planeta żyła przez długi czas na sztucznym podtrzymaniu, na sztucznej reanimacji, czyli takie terrarium sterowane takimi czymś w rodzaju superkomputerów, ale to nie ma nic wspólnego z systemem zero-jedynkowym czy zero-trójkowym. To działało zupełnie inaczej. Być może ktoś się do tych komputerów dobrał i coś poprzestawiał. Tego nie wiem, ale tak to by wyglądało, więc też na 100% nie powiem ani nie potwierdzę. Czy były wojny religijne w Polsce? W jakim znaczeniu religijne? Czy podczas gdy chrześcijaństwo przychodziło, to była rodzina brała wcześniej? No przecież chrześcijaństwo weszło jako intruzi w tym momencie. Wchodząc tutaj musieli zrobić porządek z religią wcześniejszą. Odwiedził pan Sarzu Valladolidu? Niestety nie. Byłem tylko raz w życiu za granicą. Na studiach we Włoszech. Ale nie w San Giovanni Rodonto, tylko w Mediolanie. I studiowałem obuwnictwo, wzornictwo przemysłowe. Zrobię teraz duży skrót. Tak jak z tym piekłem i niebem. Trudno. Zbawiciel w momencie, gdy dogadali się w jakiś sposób co do układu, że będzie chciał odkupić. Spróbuje. Zadziała tutaj. I zadziałał. I wygrał ten zakład. To od ojca wiem, że... ojciec, jak on to powiedział dokładnie, żeby nie przeinaczyć nic. Szatan wie, że przegrał, a mimo to nie chce oddać. Tak powiedział dokładnie ojciec. Wie, że przegrał, ale nie chce oddać. Wygląda to tak, że Zbawiciel, który urodził się w ciele ludzkim, czy Betlejem było w Izraelu, tego też panu powiem, że nie wiem, bo może się okazać, że w innym miejscu, w innym czasie, tego też nie wiem, a może w Izraelu. To on się urodził. Urodził się w tej stajni i przy tych zwierzętach, bo to była symbolika. Był goły bez swojej boskości. Był człowiekiem, tak jak nasz brat, ale równocześnie Bogiem. I doszedł do swojego bóstwa, nie wiedząc, że jest Bogiem. Gdy zapytałem Wieśka, mówię, Wiesiek, czy on w ogóle tu cierpiał? A Wiesiek mówi, rozmawiałem o tym z ojcem. To samo pytanie mu zadałem, mówi, wiesz, co mi ojciec powiedział? Mówi, cierpiał, przeżywał stres, płakał, tak jak każdy z nas. I mimo to wygrał. I własną krwią zapłacił za to, co przegraliśmy szatanowi, panu tego świata. To jest odkupienie na krzyżu. I to odkupienie dzieje się na każdej mszy świętej. Ojciec powiedział tak, gdyby kapłani wiedzieli, co dzieje się na każdej mszy świętej. Jest taka sprawa, że po soborze watykańskim II, gdy nastąpiła zmiana rytu, ojca zawieziono, żeby odprawiał mszę świętą w Nowym Rycie. To było miesiąc przed jego śmiercią. Były ustawione kamery i nagrywano w kolorze, że ojciec odprawia mszę w Nowym Rycie. Wcześniej ojciec odprawiał mszę przez 2 albo 3 godziny. Przeszkadzało to wielu. Jak można 2 albo 3 godziny odprawiać mszę świętą? On wiedział, co się tam dzieje. Wiedział, że tam jest druga Golgota. Dlatego powiedział, gdyby kapłani wiedzieli, co dzieje się na ołtarzu, i westchnął. Ja nie potrafię tego oddać. Myślę, że na pewno teraz niektórzy wiedzą, co się dzieje. Jak tego posłuchają, to może się zastanowią, co tam się dzieje. Bo to nie jest odklepanie, odwalenie roboty i wzięcie znowu paru srebrników. Tam się przelewa krew Zbawiciela. Za mnie, za niego, za każdego. I czy się to komuś podoba, czy nie, czy się ktoś z tym zgadza, czy nie. Jeżeli ktoś ma wielki problem, jest tą kurą, która poszła gdzieś tam i rozgrzała się do czerwoności, to zawsze może wrócić, obojętne jaka by nie była. Jeżeli jeden kontroler nie wpuści to, co pan pytał, idzie się do drugiego kontrolera, mówi się to samo. Opowiem państwu taką rzecz. Kiedyś rozmawiam z ojcem, gdy byłem taki zbuntowany wtedy,
zachodzę do spowiedzi i zdenerwowałem się. No to ja też się mogę zdenerwować w konfesjonale. Sobie myślę, jak tą budę przewrócę zaraz, to go wyciągnę za barchaty i chyba mu tu zrobię co nie trzeba. Tak sobie pomyślałem, to z tej psiej budy go wyciągnę, nie? I w momencie, jak rozmawiam z ojcem, minęło już jakiś czas, parę lat od tego, a było tak ze dwa razy, gdzie wyszedłem, szczeliłem tymi drzwiczkami z tego konfesjonału, powiedziałem, nie będę, moja noga już tam więcej nie wyjdzie. Rozmawiam z ojcem, bo ojciec mówi, zawsze codziennie kąpię cię w krwi Chrystusa. Tak mówił. Nie tylko mnie, wielu tak robił. To była przenośnia, ale ojciec wiedział, co robi. Ja mu mówię, i co? I w konfesjonale mówię, pewnie też jesteś, tak? Wtedy też byłeś, co chciałem tych łobuzów wyciągnąć stamtąd. A on się uśmiechnął i mówi tak. A co? Ciebie to nie można ochrzanić? Więc ja zbaraniałem, no bo ja na poważnie, a on się śmieje i mówi, a co, ciebie nie można też? Powiedział tak, nie ochrzanić, tylko czy na ciebie też nie można tupnąć? Coś takiego. No i wtedy zrozumiałem, że on doskonale wie i wie, co robi. Nawet jak ten ksiądz o tym nie wie. To jest wentyl bezpieczeństwa, bo w momencie, gdy nabroimy za ostro, czy w ezoteryce, czy pójdziemy tam, gdzie nie trzeba, czy niektórzy podepną nas pod takie systemy, o których nawet jeszcze nam się nie śni, a są takie systemy, i w Polsce są tacy specjaliści, szczególnie z Armenii. To jest miejsce, gdzie ja kiedyś żyłem i parę rzeczy wiem, co się działo w Armenii, co się do tej pory dzieje w Armenii. Mam też przyjaciela z Armenii, który nie jest magiem. Na porządku dziennym następuje system taki. Przepisujecie państwo pewne znaki na tablicy. Biorę tablicę, rysuję pewne znaki. I ja mogę sobie je dowolnie narysować. One nie muszą być żadnymi tajemnymi znakami. Ważna jest moja intencja. Jeżeli ja programuję intencje tych znaków i państwo je przepisujecie, to ja mogę się do państwa podpiąć i widzieć państwa oczami, słyszeć państwa uszami. Jesteście państwo zdalnie sterowanymi, przejętymi samochodami, o którym nawet nie wiecie. Nie ma znaczenia tutaj miejsce i czas. Piękne dzięki. I znam takie przypadki. Znam osoby, które to robią. Potem robią to ich uczniowie. I nie ma ludzkiej siły, żeby się z tego uwolnić. A tego nie wiem. To może tak. Wiem natomiast, co powoduje spalenie tych więzów. Nie trzeba nawet egzorcysty. Zostaje odpukanie i sakrament. Tak. Nie trzeba egzorcysty. Często jest tak, że egzorcysta próbuje wyrzucić nas samych z naszego ciała, ale kończy się to wtedy śmiercią. Jeżeli ten byt nie wie, kim jest, szamocze się, nie może sobie z sobą poradzić, to wtedy jest problem. Jeżeli jest mądry egzorcysta, to zrobi to subtelnie, delikatnie, żeby tej istocie pomóc. To jest tak, jak państwo byście ubrali okulary gogli i zostali nałożony program razem ze skafandrem odczuwającym czegokolwiek innego. Jak nałożycie państwo dwie rzeczywistości w tych jednych okularach, dostajecie szajby, odlatujecie. Dopóki wtedy nie ściągną wam jednej zasłony, tracicie połączenie z rzeczywistością całkowicie. Nie? 10 lat temu było to nie do wytłumaczenia. W tej chwili można posłużyć się okularami gogli, prawda, i kostiumem gogli odczuwającym, czyli reagującym na receptory czucia. Proszę mi wyjaśnić, bo ja mam tutaj, może ja to źle odbieram, koślawo odbieram, ale mam wrażenie, że jest coś takiego, że oczywiście jest pan przeciwny tej strukturze, ja zresztą też, ja tego tak nie widzę, ja widzę to jako strukturę, wcale nie jakby kościół Chrystusowy i tak dalej. Natomiast też mam wrażenie, że podprogowo wypowiada się pan troszkę dla mnie niespójnie, bo widzę również, że próbuje pan jednak, jest pan i brakuje pan opcji w tych wszystkich, że tak powiem, wyjaśnieniach, które pan daje, tak zwanej struktury kościoła zreformowanego. Czy ja to źle odbieram, czy tak jest istotne? Wie pan co, moim celem nie była reformacja żadnego kościoła, ani struktur. Powiem pani tak, ja przyjmuję ten kościół taki, jaki jest. Czy on ma wybite okna, rozwalony sufit, czy jego zarządcy zachowują się tak czy inaczej. Ale buntowałem się przed tym bardzo.
I najchętniej był taki czas, gdzie najchętniej, gdyby go w ogóle nie było, to byłoby okej. Czułbym się wtedy najlepiej. Natomiast teraz widzę potworną jego wagę i potrzebę. Szczególnie po tym, gdy odszedłem i gdy doświadczyłem pewnych rzeczy, gdzie nie miałem się gdzie schować. Dotarło to do mnie, że nawet jak on jest kaleki ułomny, z kalekimi strukturami, z łobuzami jako kontrolerami, jak człowiek chce, to i tak się z nim jakoś w jakiś sposób idzie ułożyć i dogadać. Natomiast całkowicie wiem o jednej rzeczy. Jak zostanie się samemu, to nie ma kto pomóc. Bo są sytuacje, kiedy najbliżsi, chociażby chcieli pomóc, nie dadzą rady. Wtedy wiedziałem, co to jest na przykład teoretyczny atak energetyczny innej istoty. Ale gdy mnie to dotknęło, to powiem pani tak. Wolałbym być sponiewierany na maksa w tym kościele, zniszczony przez niego jako pył marny i byłoby mi 100 razy lepiej. To znaczy z moich informacji, z moich odczuć, zresztą nie tylko z moich, jakby, bo mi to pokazano przestrzeni. Od roku 2015 w tej instytucji już nie ma energii. Powiem pani taką rzecz, bo poruszyła pani taki temat, o którym zapomniałem jeszcze powiedzieć. Kiedy ojciec przychodził i bardzo chciałem, żeby bez pośredników można było z nim rozmawiać. Zależało mi, żeby nie tylko tym kanałem przez tą panią. I ojciec do mnie przyszedł. Bez pośredników. Słyszałem jego głos, modulację, jego uczucia, jego ciepło. Rozmawiałem z nim. Tu go słyszałem. Doskonale go słyszałem. Rozmawiałem tak, jak ja rozmawiam teraz z panią. Byłem na 110% pewny oczywiście tego. Przyszedłem na rozmowę i sobie myślę tak, podziękuję mu za to, że już nie potrzebuje pośredników. Że już gdyby ta osoba odeszła, to będę miał jakieś prowadzenie, może czegoś jeszcze nauczę później. Ale to było dla mnie tak oczywiste, że już kończyła się rozmowa i tak mimochodem tylko wspomniałem, że dziękuję ci bardzo, że przyszedłeś do mnie, że możemy już porozmawiać. A on posmutniał i nic się nie odzywa. Ja mówię, zaraz, przecież ja ci dziękuję, czemu się nie odzywasz? On nic nie mówi, posmutniał. Pytam się go, to znaczy co? To nie byłeś ty? On kręci przeczącą głową tak. Ja mu mówię wtedy tak, to znaczy co? Dysponują taką technologią? A on kiwa głową, smutno tak, nie odezwał się słowem. Ja mówię, no to pięknie, czyli nawet ten kanał jest spalony. Pokiwał głową. Powiedział mi, że nie możesz mnie zobaczyć, bo gdybyś mnie zobaczył, musiałbyś umrzeć. Byłem tym przerażony, kim on jest, że musiałbym umrzeć, gdybym go zobaczył. Do momentu, gdy opowiedziała mi ta pani pewne zdarzenie. Kiedyś ojciec pokazał jej, jak jest tuż przy przejściu, jak się tam przechodzi do nieba prawdziwego. Żeby tylko zerknęła na chwilkę. Pokazał jej to. Przez tydzień czasu chciała umrzeć po tym. Nie mogła pracować, nie mogła normalnie funkcjonować. Siedziała przez tydzień i płakała. Nie chciała żyć. Zobaczyła, jak tam jest. Ojciec obiecał, że każdy komukolwiek polecę go. I jeżeli ktokolwiek poleci drugą osobę, czy sam się poleci, to nie trzeba składać jakichś rąk w modlitwie, żadnych rzeczy. Nigdy ojciec nie uczył mnie modlitwy, nigdy. Zresztą ja się nie lubiłem modlić się, więc prawie tego nie robiłem. I też nigdy mnie do tego nie zmuszał. Ale powiedział, że będzie czekał u bram nieba, dopóki jego ostatni syn i córka duchowi nie wejdą tam. Będzie kołatał i pilnował przy bramie nieba, dopóki ostatnie jego dziecko duchowe nie wejdzie i syn i córka. I to mówił nie tylko mnie. A czy lepiej dziecko zaościć na przykład nieświadome tuż po urodzeniu, czy po... Już panu powiem o takiej rzeczy, bo poruszył pan temat sakramentów i że tak powiem, pieczętowania dzieci.
Nie wiem, co jest lepiej, ale wiem taką rzecz, że w momencie, gdy Kościół zakłada blokady na ludzi, to są to programy zabezpieczające. To jest zabezpieczenie, żeby nie stała się żadna krzywda. Człowiek, który jest zablokowany od samego początku do samego końca wszelkimi sakramentami, jest osobą bezpieczną. On nie musi praktycznie się wysilać, żeby skończyć swoje życie bez pamięci, której nie miał wcześniej. Nie odblokowuje nic. Przeżywa swoje życie pracując we własnym ogródku i od razu przechodzi tam. Od razu jest przenoszony. Potwornym, to znaczy tak, ogromnym szczęściem, ojciec mówił, jest już urodzenie się tu na ziemi, bo z ziemi się nie cofa z powrotem na inne. To jest ostatni paciorek. Ostatnia przejściówka. Natomiast można tu rotować. Tu się rotuje, dopóki się nie zaskoczy. I w momencie, gdy ma pan te wszystkie nałożone, te blokady, te zapięte guziki, to nic panu nie grozi. Pan będzie tam, nazywają to kuszeniem i tak dalej. Oczywiście, będzie pan upadał raz, drugi, dziesiąty, podniesie się pan. Ma pan święty spokój, tu nie ma pan problemu. Pan jest wtedy tą kurą, która nie odchodzi od korytka dalej niż 5 metrów. Ma pan spokój, spokojnie pan żyje w pełnym bezpieczeństwie. Owszem, wydaje się panu, że tam za drzwiami coś straszy, ale pan ich nigdy pan nawet do nich nie podejdzie. Pan wie, że tam za drzwiami jest lis. Tam pan nie podchodzi, bo pan wie, że jak lew ryczący czeka, kogo by tu pożreć, nie podejdzie pan do drzwi. Ale jak pan jest wolnościową zieloną nóżką, to panu to lata. Otwiera pan te drzwi i wylatuje pan sufitem i leci pan, gdzie dusza pragnie. Zażywa pan rozkoszy wolności. Wie pan co, powiem panu tak. Dla mnie to były takie dodatkowe bajery, ale i nigdy mnie to nie interesowało w ogóle zupełnie. Powiem panu, nawet nie myślałem zadać było to pytanie. Nie, to znaczy wiedziałem taką rzecz, że stygmaty, które posiadał, były dla niego ogromnym cierpieniem. I to nie tylko cierpieniem fizycznym, ale też ogromnym poczuciem wstydu. Oprócz stygmatów, tych, których miał na dłoniach, miał jeszcze na nogach, w boku i miał jeszcze jedno miejsce, o którym niewielu wie, na ramieniu. I to było na ramieniu, które było niewidoczne, sprawiało mu największy ból. Mówił zawsze tak, pamiętaj, nie wychodź przed papieża. Zawsze mówił o papieżu, że to jest... To wyglądało tak, jakby papież był głową Kościoła. Obojętne, co się dzieje z prawej czy z lewej strony. Obojętne, czy biskupi są mu posłuszni, czy nie. Czy robią mu rewolty, afront, czy cokolwiek innego. Zawsze mówił, że... Papież wie, co robi. Za swojego życia zresztą też, gdy była sprawa z tym zeszytem miłości, bardzo chciał, żeby przekazano to do rąk papieża jak najszybciej. Powiedział tak, papież zrozumie, papież wszystko zrozumie. Tego małego zeszyciku. We wszystkich stuleciach mówiło się o dniach ostatecznych, że podczas trudności to są dnia nieostateczne. Czy ojciec powiedział o tych dniach ostatecznych, czy to jest teraz? Nie pytałem go ani o sprawy związane z końcem świata, ani o sprawy ostateczne, ani o apokalipsie nie rozmawiałem o apokalipsie, natomiast wiem, że uruchomienie tych starych urządzeń wiąże się z bezpieczeństwem tej planety. Wiem o takiej rzeczy, że w tej chwili chcieliby najchętniej, żeby ta planeta cała wysadzona została w popiół przemieniona, żeby nikt więcej się nie rodził i nie uciekał przez to miejsce na zewnątrz. Oto idzie główna walka. Czyli coś się dzieje tam w kosmosie? Kosmos tętni życiem i wszystkie gwiazdy, przy wszystkich gwiazdach jest życie. W naszym układzie, tak zwanym planetarnym, istnieje tylko jeszcze jedno miejsce obecnie, gdzie jeszcze jest życie. Prawdopodobnie było więcej tych planet. To jest na jednym z księżyców Jowisza, tam gdzie jest woda, ale to życie nie jest życiem typowo ludzkim, zupełnie inna biologia, zupełnie inna forma życia. Zupełnie niezrozumiała dla nas, to też wiem. To jest planeta czyśćcowa, to jest planeta oczyszczenia, tu w tym miejscu obecnie. Tu się czyścimy, żeby ubrać to prawdziwe nasze ubranie, które tam czeka. Czyli te postacie humanoidalne, które my mamy, to są różne rodzaje bytów z innych paciorków? Oczywiście. Są przejścia między planetami tronowymi, były korytarze podprzestrzenne. To się przechodziło cały czas i przechodzi. Niektóre z tych wrót się otwierają i łączą się całe czasy. Ale to wszystko jest teraz blokowane. Nie chcą, żeby tu jak najwięcej istot przychodziło. Stąd już się nie można
Nie. Z tego, co ojciec mówił, to nie. To jest ostatnie stadium. Tak, cały czas jest. Tak. A jak się ma się kwestia właśnie tych zmienokształtnych, niby jakby z tej wyższej kasty w kształcie niby aniołów? Zarządzają tą menażerią całą, tymi niższymi. Tam jest system bezwzględnego posłuszeństwa. Za niesubordynację grozi, jest coś gorszego niż śmierć. Te istoty bardzo mocno czują i są urządzenia, które generują ból i cierpienie dla współbraci, żeby nikt więcej się nie wyłamał. Wiem, że pewne byty zmiennokształtnych wyłamały się z tego. Bardzo cierpią. Czy jeśli dusza jest bytem magnetycznym, czy ją można też zniszczyć? Oczywiście. A? Czyli duszę też można zatracić się po prostu? Jeżeli jest magnetyczna i nie przejdzie na następny nośnik, to ulega unicestwieniu. Ale są techniki, gdzie można odzyskać tą duszę, ale nie mogą to zrobić ci, którzy tą śmierć zadają. Robi się to z innej płaszczyzny, to wiem. Są pewne urządzenia, które za pozwoleniem najwyższego mogą przenosić się w czasie. I taki byt może zostać odzyskany i następuje jego przebóstwienie. Podobnie jak ze zwierzętami. Zwierzęta nie mają duszy. Pytałem o to dwukrotnie, bo nie mogło się to w mojej głowie pomieścić. Powiedział dwukrotnie, że nie mają. I za każdym razem mówił, ale mogą zostać przebóstwione. Przebóstwienie polega na tym, że dane zwierzę czy dany byt, który nie ma duszy nieśmiertelnej od najwyższego, po przejściu na drugą stronę, po przeniesieniu jego struktury, następuje jego ożywienie powtórne i obdarowanie nową duszą stworzoną przez najwyższego. Twór elektromagnetyczny innym polem elektromagnetycznym rozbija pan jego strukturę, traci informację, chyba że ta informacja zostaje wpisana w coś, w materię albo w inną strukturę. Tak jak na płytę kompaktową. Może ją pan mieć na płycie kompaktowej albo na nośniku magnetycznym. Może mieć ją pan wpisaną w struktury krystaliczne. Może ją w biologię pan wpisać. Może ją pan wpisać w kamień, w cokolwiek. Może ją pan wpisać coś, co nie jest materia. Są substancje, które nie są materią, ani nie są antymaterią. A co by pan powiedział, panie Sławku, na temat przechwytywania? To się dzieje. Cały kosmos na tym polega. Cała zabawa w tej piaskownicy to jest przechwytowanie, łapanie i zamykanie w tych filiżankach, które pokazałem. Odcinanie i robienie z nich albo baterii, albo łączenie w konglomeraty i one sobie budują własne wewnętrzne wszechświaty, własne matriksy. Tego jest od zarypania. Ale to nie jest ta reinkarnacja, że umierając tu wracamy choćby po przechwyceniu, czy jesteśmy gdzie indziej? Różnie jest. Jeżeli pan da się przechwycić, to pana przechwycą. Jeżeli jest pan tą zieloną nóżką, która się dała lisowi złapać, to lis niekoniecznie musi pana zjeść. Może pana długo w żołądku trawić, albo może pana wywlec półżywcem poza ogrodzenie i wsadzić do ciemnego lasu. Będzie pan w innej stanie w innym stanie świadomości i w innej rzeczywistości. Nie będzie pan nawet wiedział, bo niech pan sobie wyobrazi, jest pan kurą, złapał pana lis i wciągnął pana do ciasnej nory żywcem. Siedzi pan w norze, nie może się pan ruszyć w prawo, w lewo, a jeszcze pan żyje, dogorywa pan, męczy się pan. A on czeka, kiedy pan wyzionie ducha, żeby świeże mięso małe lisy zjadły. To jest przenośnia, oczywiście taka dosyć daleka, ale wiedziałem wcześniej, że są seansy spirytystyczne, że są channelingi. Ale gdy zetknąłem się z ojcem, to nie miałem żadnych wątpliwości, kto jest kto. Było tak, że przed rozmową miałem jakieś wahanie, co jest grane, czy to nie jest jakaś podpucha, czy to nie jest jakaś ściema. Ale jak dochodziło do rozmowy, gdy ojciec otwierał kanał przez znak krzyża, wszystko się rozmywało. Często było tak, że płakałem na rozmowie. Ale jak pan usłyszał bezpośrednio, to był przekonany, że... Nie, na początku pierwszy jak usłyszałem, to sobie myślałem, jakiś kosmita przychodzi, ufolec albo jakaś ściema leci, nie? Ale to trzeba sprawdzić. Tym bardziej, że wiedziałem, że coś jest nie tak z tą rzeczywistością, bo widziałem jako młody chłopak dziwny obiekt, który nie przypominał ani dysku, ani talerza, ani tego typu rzeczy. I to zmieniło moje zapatrywanie. Wiedziałem, że coś tutaj nie gra i ktoś nas tutaj robi w wała. Gdy nie tak dawno zapytałem ojca o ten obiekt, który widziałem jako małe dziecko, mówi mi tak ojciec. Co, przypominasz sobie? A ja mówię, tak, wygląda na to, że tu mnie szukali. A on mówi, tak, ale już się tym nie przejmuj, mówi, nic ci już zrobić nie mogą. Mówi, nie wracaj do tego. Tylko tyle na temat tego obiektu. Proszę?
nie rozmawiałem na temat Fatimy. Ani Medjugorje, ani Fatimy, ale wiem, że księża rozmawiali różni na ten temat. No jeżeli mnie się zaczęła pamięć przypominać, ojciec mi mówi, bardzo dobrze, przypominaj sobie. I byłem przerażony, co sobie poprzypominałem. Bo przypomniałem sobie, kiedy mu zrobiłem krzywdę ojcu. Bo tak, pytam się, czy my się kiedyś znaliśmy. On mówi, tak. I ja sobie tak myślę, no tak, ale oj. On mówi, ale nie wracaj do tego, mówi, to było ponad 6 tysięcy lat temu. Jak on mi to powiedział, nastąpiło déjà vu. Ja widzę sceny i widzę, co się stało. Widziałem, gdzie to było. I mówię mu tak. Ale nie było to miłe spotkanie. Stanęły mi łzy w oczach, bo wiem, co mu zrobiłem. On mówi, nie wracaj do tego. Ja już ci to dawno wybaczyłem. Mówi, coś ty, nawet nie ten, nie myśl o tym. Mówię, ojcze, ale ja cię bardzo przepraszam. Z całego serca cię przepraszam. Ja to pamiętam. On mówi, nie wracaj do tego, zostaw to, powiedziałem ci, to już było dawno temu, ja już ci to wszystko wybaczyłem. Człowieku, nie wracaj, mówi, daj to, daj spokój, Sławek mówi. Znam osobę, która miała takie depresje, bardzo głębokie przeżycia takiego dziecka, które nie potrafiła z tym poradzić. Ale to tak jest, bo to wraca. Są różne czynniki, które powodują pobudzenie naszej wcześniejszej pamięci. Ja akurat nażarłem się tych proszków, nie? No więc u mnie to poszło inaczej. Ale ojciec wiedział, że ja się tego muszę nażreć, bo... Miało to związek z pewnymi innymi jeszcze rzeczami, gdzie mieli jakieś pewne plany w stosunku do mnie. Wiem jakie, ale nie mogę tego niestety mówić. Z ormusem to było tak, że ja zjadłem tego dwie fiolki, dwie konkretne fiolki, to jest tej wielkości fiolka, biały proszek. Nie. Nie byłoby mnie tu po jednym, byłbym w zakładzie dla obłąkanych w tym momencie, także raczej byśmy nie rozmawiali. Brałem to, to się bierze pod język, taka jest łopateczka maleńka i to samo się wchłania pod językiem. Natomiast ormus można wytwarzać samemu w domu. Są stosunkowo proste metody i nie trzeba za to ciężkich pieniędzy płacić, a małe stężenia zawsze mogą być. To są nadprzewodniki generalnie, to się instaluje głównie w szyszynce i szyszynka wtedy zaczyna działać jak taki rezonator, który odbiera pewne fale, pewne częstotliwości tych fali, których normalnie odbierałaby słabo. Tylko jest teraz pytanie, po co to uruchamiać? W tej chwili powiem tak, z własnego doświadczenia, nie wziąłbym nic takiego. Wolałbym nic nie wiedzieć i wolałbym dalej być szewcem. Przysięgam.